Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku, moi kochani, otworzymy sobie trzeci rodzaj blisterka z FIFY 365 2024 Upgrade. Zielony kolor, nazwa tego opakowania to International Stars. W albumie miejsce również jest na te wszystkie karty. Tutaj jest checklista. Od 1 do 48 mamy karty, plus dwie karty limitowane. No i też jest możliwość trafienia trzeciego rodzaju momentum, trzeci zawodnik. Czytałem ostatnio pod filmem komentarz Arkadiusza, mojego widza, który stwierdził, że do tej pory udało mi się trafić w każdym kartę momentum i. Jeżeli trafię w trzecim również to będzie to typowy cud. Więc zobaczymy czy będzie cud nad Wisłą, moi kochani i dzisiaj również trafię trzecią kartę momentum. Zielony kolor, jak wspomniałem. Nazwa International Stars. Na opakowaniu mamy Viniciusa, Halanda, Harego Keina i Lautaro Martineza. Napisaliście mi w komentarzu kto będzie jako Trzecia karta momentum. Nie będę na razie zdradzał. Jeżeli ktoś chce, to może wrócić sobie do odcinka poprzedniego. No i moi kochani. Zaczynamy unboxing. Zrobimy tak jak ostatnio, zostawimy na sam koniec opakowanie, gdzie są limitki, a najpierw sprawdzimy jacy zawodnicy są na kartach International Stars. Tutaj mamy na samym końcu kodzik i checklistę. Tak to wygląda. Ja to wszystko, oczywiście, będę wkładał do albumu. A my teraz zaczynamy prezentację kart. Nie jest to poukładane od 1 do 48, więc nie patrzymy na numerki, po prostu. Czytam wam zawodników Paulo Diaz z River Plate, następnie Raviot Juventus, Antoine Griezmann Atletico, Ederson Manchester City, Musiala Bayern, Bellingham Real Madrid. Rafael Vega Palmeiras, Federico Chiesa Juventus, Atletico Morata, Rodri Manchester City, Hurricane Bayern, Vinicius Real. Saka, Arsenal i jest pierwsza karta z Milanu: Christian Pulisic, następnie z Barcelony: Ilkay Gindogan, Eriksen z Manchesteru: United, Barela Inter, Hakimi: Paris Saint-Germain, Van Dijk Liverpool. Immobile, Lazio. Pedri, Barcelona. Bruno Fernandes, Manchester United. Hakan Czalanolu Inter. Kang-in Lee, Paris Saint-Germain. Armani, River Plate. McKenny, Juventus. Erling Haaland Manchester City Soboslaj, Liverpool Min Jae Kim Bayern Jest Robert Lewandowski Barcelona Gustavo Gomez Palmeiras Kolejny zawodnik Milano Theo Hernandez Casemiro Manchester United Salah, Liverpool, Alfonso Davis, Bayern, Alaba, Real, Declan Rice, Arsenal, Rafael Leao, Milano, Jan Oblak, Atletico, Kevin De Bruyne, Manchester City. Jan Zomer, Inter Człomeny, Real Kai Havertz, Arsenal Pedro, Lazio Frankie de Jong, Barcelona Foden, Manchester City Lautaro, Martinez, Inter i Oczywiście nie mogło zabraknąć Kyliana Mbappé z Paris Saint-Germain. I zostaje moi kochani na sam koniec saszetka gdzie są limitki i możliwa karta momentum. Ta więc trzymajcie kciuki za cud nad Wisłą. Czy będzie trzecia karta momentum? Erling Haaland Manchester City limitka Jest, mamy to, moi kochani. Cud nad Wisłą się zdarzył i wpadła trzecia karta momentum. Ale najpierw mamy jeszcze Mbappé na limitce. Paris Saint-Germain i kto jest? Harry Kane, moi kochani, jest. Cały komplecik kart momentum udało mi się trafić. Pięknie. Czyli, tak jak tutaj Arkadiusz napisał, czy zdarzy się cud? Zdarzył się cud nad Wisłą. Mamy trzy karty momentum. Pięknie. Czyli jest już cały komplecik. Jeżeli chodzi o FIFA, upgrade. Możemy sobie jeszcze też limitki do folijek, żeby coś tutaj nie uszkodziło się. Tak więc moi kochani, oficjalnie mogę powiedzieć, że kolekcja z Fify zamknięta. Wcześniej prezentowałem wszystkie małe limitki. Później okazało się, że wyjdzie jeszcze upgrade. No ale teraz już definitywnie myślę, że to już jest wszystko, panie, już nic więcej nie wypuści. Tak więc jest Komplecik, moi kochani, trzy karty momentum są w mojej kolekcji: Rodrigo Real, Zaire Emery, Paris Saint-Germain i Hurricane Bayern. Czekam na Wasze opinie i komentarze, moi kochani. Żegnam się i widzimy się na kolejnych odcinkach. Cześć Wam!